Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. Stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Co mnie najbardziej cieszy, gdy myślę o Bożym miłosierdziu? Zapewne przebaczenie grzechów, które się dokonuje w imię Chrystusa, w mocy Ducha Świętego, we wszystkich tych, którzy uznają przed Bogiem swój grzech i wyznają go. To jest wielka radość, ale nie byłoby tej radości, gdyby wcześniej nie pojawiła się w sercu wiara, że Jezus mnie przyjmie. A nie byłoby tej wiary, gdyby wcześniej nie została mi ona ogłoszona. Można więc powiedzieć, że początkiem tego udzielania się miłosierdzia Bożego jest właśnie misja, ewangelizacja. Święto Miłosierdzia Bożego jest na pewno też świętem ewangelizacji. Tego, że Jezus tchnął na apostołów ducha i mówił: posyłam was. Jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. I to jest to posłanie, to jest akt miłosierdzia Bożego. To, że ten skarb zbawienia nie zamknął się jedynie pośród 12 uczniów, nie zamknął się tylko w Wieczerniku Jerozolimskim, ale został otwarty na wszystkie narody, wszystkie pokolenia, wszystkie czasy, wszystkie kontynenty. Totalnie otwarty na każdego.
Takie właśnie jest Boże miłosierdzie, które wzywa Kościół do misji. Daje nam ducha i mówi, to ja was posyłam. Posyłam. I rzeczywiście to jest moja radość, kiedy mogę dzielić się doświadczeniem Ewangelii w moim życiu. To jest nasza radość, kiedy możemy się dzielić tym, co Bóg czyni w naszym życiu i w ten sposób dawać innym świadectwo, że Bóg jest miłosierny, bo mi miłosierdzie okazał, bo mnie odnalazł, bo mi przebaczył grzechy, bo mi dał nowe życie, nową jakość życia, nowy styl życia, nową radość życia. Dał mi poznać siebie, dał mi poznać miłość, która nie ma początku i nic jej nie może skończyć. Nawet grzech ani śmierć, co właśnie w Wielkanoc świętujemy, nie skończyły Bożej dobroci, Bożej miłości. Dlatego pewnie słusznie nasz papież Franciszek na początku swojego pontyfikatu, gdy pisał adhortację Radość Ewangelii, właśnie o tym do nas pisał. O tym, że o tyle właśnie jest miłosierny, o ile jest w misji. O ile prowadzi misję. O ile głosi tą dowinę. Nawet nie o tyle, o ile rozdaje chleb ubogim, a o ile do tego chleba dołącza dobrą nowinę. Bo większym miłosierdziem dla człowieka jest usłyszeć słowo prawdy, które może wyzwolić człowieka z jego nędzy, grzechu i biedy, nawet niż chleb. Chleb, powiedzmy, jest tym darem, który zawsze u nas chrześcijan powinien się łączyć ze Słowem. Ze Słowem. Słowem dobrej nowiny. I to jest też moja radość. Ta nasza chylońska zupa. Coś cudownego. Jak ci nasi bracia, w większości alkoholicy, ale nie tylko, przychodzą się karmić. I przychodzą się karmić też Słowem. Bo głosimy dobrą nowinę. I zapraszamy ich do kawiarenki, później na kawę i dobrą nowinę, i świadectwo, i piosenkę, i rozmowę. Ostatnio, wczoraj dostałem taką informację zwrotną od jednego z tych naszych braci, który też był, przychodzi zawsze na tą zupę. I stał obok mnie, słuchał piosenki, którą śpiewałem o zwycięstwie Chrystusa nad grzechem i śmiercią. I powiedział, nie mogę tego cytować, co powiedział, ponieważ to było w tym łacińskim języku, ale generalnie powiedział, że jest bardzo fajnie, że to mu się podoba, tak w tłumaczeniu na nasz, że jest bardzo fajnie. Właśnie i miał zupę w ręku, ale nie jadł tej zupy, tylko słuchał tej pieśni z dobrą nowiną. Niesamowite jest to, ta moc Słowa Bożego, które otwiera serce i jest naprawdę pokarmem, na który bardziej czekają. Ten świat czeka na Ewangelię. I miłosierdzie właśnie w tym się objawia, że idziemy i głosimy. Nie zamykamy naszych ust. Dajemy świadectwo o Bożej dobroci względem każdego grzesznika. Niesamowita jest ta moc. A kiedy uwierzą tej nowinie, to chcą wyznawać grzechy. Chcą przyjąć przebaczenie. I to miłosierdzie się dopełnia w sakramencie pojednania. Rozpoczyna się przez słuchanie Słowa Bożego. Posłanych przez Ducha Świętego apostołów. Dlatego przyjmij dzisiaj to święto miłosierdzia Ducha Świętego, który cię posyła. Znajdź tych ludzi, którym możesz opowiedzieć, że są kochani przez Boga, że ich grzech jest zwyciężony, że mają dobre serca, że Bóg ich dobrze stworzył, nie pomylił się. Znajdź tych ludzi, którzy bardzo czekają na tą dobrą nowinę, by to święto miłosierdzia rzeczywiście uczcić. Nie kojarzyć tylko z tym, co jest na końcu procesu miłosierdzia, czyli spowiedzią, ale tym, co jest na początku, czyli zgłoszeniem, z posłaniem.
W naszej parafii mamy bardzo wiele takich narzędzi apostolskich, bo mamy i kurs Nowe Życie, które robi wspólnota Magnificat przynajmniej raz w roku, i kursy Alfa, które też robimy w naszej parafii. To są właśnie takie pierwsze głoszenia tak zwane, czyli kerygmat, czyli pierwsze głoszenie, czyli takie głoszenie Jezusa, które ma moc otwierać serca, a wspólnoty neokatechumenalne mają tak zwane katechezy zwiastowania. To też są właśnie takie, to jest takie narzędzia apostolskie, gdzie głosimy dobrą nowinę. Posłuchajmy. Mam na imię Adam, mam 37 lat, jestem 17 lat w małżeństwie, 16. Mamy z żoną 6 dzieci. Chciałem was serdecznie, drodzy parafianie, zaprosić na katechezy zwiastowania, które będą odbywały się tutaj w parafii w Dolnym Kościele. Kiedy dokładnie, w jakie dni i o których godzinach powiem za chwilę. Ja tych katechez wysłuchałem ponad 20 lat temu, jako nastolatek. Chodziłem do kościoła, moi rodzice przekazywali mi wiarę, ale ja nie miałem żywego doświadczenia Jezusa Chrystusa w moim życiu. To były rytuały, to było przyzwyczajenie, to była tradycja. Natomiast ja nie widziałem, do czego Bóg w moim życiu miałby być mi potrzebny. Nawet już wchodząc w małżeństwo, ja tego nie widziałem. Dopiero z czasem Bóg mi to pokazywał. I chciałem wam powiedzieć o takich dwóch faktach. Pierwszy fakt jest taki, że Bóg nadał sens mojemu życiu. Ja jestem osobą zamkniętą. Jako właśnie taki nastolatek bardzo nie akceptowałem siebie. Miałem ogromne problemy takie społeczne i nie widziałem takiej możliwości, żeby znaleźć w życiu swoje powołanie, żeby mieć żonę, żeby założyć rodzinę. To powodowało we mnie różne frustracje, ale rzadko, ale modliłem się do Boga, żeby mnie w tym moim powołaniu jakoś ratował. I Bóg po jakimś czasie dał mi żonę właśnie w tej wspólnocie, w której jestem tutaj w parafii. Pozwolił nam na to, żebyśmy byli rodzicami, także jestem mężem, jestem ojcem. I Bóg nadał mojemu życiu sens, że ja mogę właśnie w taki sposób służyć mojej rodzinie, mogę moim dzieciom też przekazywać wiarę, uczyć ich tego, czego uczyli mnie moi rodzice. I drugą rzeczą, którą chcę wam powiedzieć, jest to, że w kościele usłyszałem, że Bóg mnie kocha za darmo, że ja nie muszę się postarać, że to nie są za moje jakieś zasługi, tylko Bóg jest cały czas gotowy ze swoją miłością. I ja to bardzo mocno widzę w mojej rodzinie, bo są sytuacje, kiedy nie mam cierpliwości do moich dzieci, kiedy one nie robią tego, czego ja od nich oczekuję, kiedy za miłe słowo otrzymuję na przykład jakiś bunt. I są te konflikty, jest gniew w moim sercu, ale to wcale nie znaczy, że Bóg mnie przekreśla jako ojca, tylko właśnie przyjmuje mnie w każdym sakramencie pokuty i pojednania, przebacza mi moje grzechy i ja też, mając to doświadczenie, mogę przebaczać moim dzieciom, mogę dbać o tą jedność w rodzinie. Także kłócimy się, ale jesteśmy razem jako rodzina. Tego pojednania mogę też doświadczać w innych obszarach, czy to w rodzinie, czy z jakimiś osobami, z którymi byłem w jakimś konflikcie. Po to, żeby nie mieć nienawiści w sercu, modliłem się i Pan Bóg mi dał tą łaskę, żeby im przebaczyć. I dlatego te katechezy to nie jest jakiś mój czy nasz, tej ekipy katechistów, taki projekt, tak? To nie jest nasza ambicja. My po prostu dostaliśmy od Kościoła, była nam przekazywana wiara, otrzymaliśmy wiele łask
I tak jak ksiądz Zbigniew tutaj przed chwilą mówił, żeby wychodzić do drugiego człowieka, tak właśnie ja wychodzę do was i was bardzo zapraszam, bo jest przygotowanych wiele łask, tylko kwestia tego, żeby się na nie otworzyć. Te katechezy będą odbywały się w czwartki o 19:15 i w niedzielę o 19:30, czyli po tych wieczornych mszach. Mamy dla was przygotowane takie papierowe zaproszenia, które będziemy rozdawali po mszy. Jest też baner wywieszony na ogrodzeniu kościoła, także możecie sobie te informacje też wziąć i czytać. Zapraszajcie też inne osoby. Do kogo w ogóle te katechezy są skierowane? Do każdego. Czy jesteś nastolatkiem, czy masz 20 lat, 50 czy 80? Tam słowo jest przygotowane dla każdego z was. Jeżeli kogoś nie będzie na pierwszej katechezie, nie ma problemu. Przez trzy katechezy nie będzie mógł przyjść, bo obowiązki służbowe, bo choroba, nie ma problemu. Przyjdź, dołącz w każdym momencie, bo tych katechez będzie więcej i będziemy tam gotowi wam służyć. Także zapraszam. A jeszcze coś powiem. Dzisiaj będzie dłużej, bo świętujemy Miłosierdzie Boże. To, co jeszcze zachwyca w tej liturgii słowa dzisiaj, to czytanie pierwsze z Dziejów Apostolskich. Jeden duch, jedno serce ożywiał wszystkich wierzących. Żaden nie nazwał swoim tego, co posiadał. Niesamowita wizja komunii, wręcz komuny. Wszystko mają wspólne. Ale zobaczcie, za chwilę będziemy czytać w Dziejach Apostolskich, jak to wdowy heleńskie przychodziły ze skargą, że pomijają w wypłacaniu pieniędzy, że tutaj wypłacają wdowom żydowskim więcej, a tu mniej. I proszę bardzo, czar prys. Nie? Ten Kościół, który tak napełniony Duchem Świętym, wszystko mają razem, a za chwilę mówią, halo, ale ona ma więcej. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Taki jest Kościół, to jesteśmy my. Dzisiaj napełnieni miłosierdziem, a jutro już się kłócimy. Ale doświadczamy pojednania znowu. I to jest właśnie piękne, że to miłosierdzie, wciąż sobie głosimy dobrą nowinę i wciąż się odbudowuje w nas ten Kościół. Za chwilę znowu będziemy składać pieniądze na jakiś wspólny cel, a za chwilę znowu ktoś będzie mówił, a tamten nie pracuje, a je. I będzie musiał święty Paweł powiedzieć, jedz swój chleb zapracowany, a jak nie chcesz pracować, to nie jedz. I nieustannie będziemy żyć w takim napięciu między hojnością miłosierdzia i naszą grzesznością, która wciąż chce sprawdzić Pana Boga, wciąż mówi, a ja mam za mało, nie? A ja chcę palec włożyć w miejsce gwoździ, a ja sprawdzam Cię, Boże, czy Ty na pewno mnie kochasz. Więc dzisiaj otwórzmy się na tą dobrą nowinę, że choć jesteśmy grzesznikami, jesteśmy powołani do wielkiego szczęścia, bycia obdarowywanymi miłosierdziem, jak powiedział nasz brat, zupełnie za darmo.